Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. Czy zastanawiacie się, jakby to wyglądało, gdyby pojazdy w piątce były autonomiczne, czyli po prostu, że tak jak w Tesli, taki autopilot, że po prostu ustawiamy lokalizację, do której ma się nasz pojazd kierować i on sam tam jedzie. Bo od jakiegoś czasu powstała taka, znaczy od pewnego czasu istnieje modyfikacja, która nam to ułatwia, to znaczy, że możemy ustawić sobie dowolny punkt na mapie, a nasza postać automatycznie i sama poprowadzi pojazd w to miejsce. Z zachowaniem, uwaga, z zachowaniem wszelkich zasad ruchu drogowego, czyli zatrzyma się na czerwonym świetle, przepuści inne pojazdy, jeśli nie ma pierwszeństwa, przepuści pieszych, jeśli są gdzieś na pasach, przechodzą, czy cokolwiek innego. I nie będzie przekraczała prędkości. Oczywiście te wszystkie warunki są możliwe do zmiany w pliku konfiguracyjnym, natomiast mi bardziej zależało na tym, żeby zostawić to w taki sposób, w jakim to jest aktualnie. Tak więc jedyne, co wystarczy zrobić za pomocą tej modyfikacji, to jest ustawić punkt, do którego chcemy się udać. No i dobra, ja chcę się udać na przykład na lotnisko, tak? No bo chcę, po prostu. Więc wybiorę sobie gdzieś tutaj spawn, znaczy spawn, wybiorę sobie tutaj po prostu lokalizację, do której chcę się udać. O, jest to tutaj. I teraz wystarczy, że nic nie zrobimy, chociaż pod domem na przykład Michaela, no niestety to tak dobrze nie działa i samemu trzeba wyjechać na... O, widzicie? Ja mam rączki tutaj, samochodzik już tutaj sam jedzie sobie. Z tym, że tak jak widzicie, zachowuje pełną ostrożność, czyli zatrzyma się nawet na stopie pewnie. No nie do końca, chociaż powiedzmy, że się tam gdzieś zatrzymał. Nie przekracza prędkości, chociaż prędkość też jest ustalana indywidualnie. Tak jak widzicie, przepuścił tutaj kogoś, kto miał z prawej strony, no bo był na stopie. Jest zielony, jedziemy. Wiadomo, że takim samochodem można nieco szybciej pojechać i można było ustawić powiedzmy prędkość 300 km na godzinę, ale... Tak jak mówię, zależało mi na tym, żeby to pokazać to w takim świetle. Jednak nie... Patrzcie, patrzcie co zrobił. Zaszalał sobie normalnie, ale tutaj przyhamował, nie wiem czemu. Możliwe, że wyłapał tutaj samochód jakiś. No i... Aha, patrzcie, ty jak się wcisnął. Człowieku. Patrz jak pasy zmienia, ty jak... Ty, kolizję. Aha, w przypadku kolizji on się nie zatrzymuje, tylko po prostu jedzie dalej. On sobie tam, powiedzmy, że go obrócił jakieś 90 stopni, więc on sobie dalej tam gdzieś nawraca, tam skręca i jedzie dalej. O, tak jak widzicie, on sobie stoi. Czeka, po prostu. Aż tam ci pojadą. I rusza za nimi, na spokojnie. Później zmienię te ustawienia. Ustawię, żeby jechał szybciej, żeby się nie zatrzymywał na światłach. Żeby nie przepuszczał innych. No ja bym przejechał tutaj już na tym czerwonym. Ja bym w ogóle pojechał. Cicho tam, blacharo. Więcej blachy nie potrzebuję na tym samochodzie niż mam. I w zasadzie, no wiadomo, trwa to dłużej, tak? Przy defaultowych opcjach, ale działa. Jestem ciekaw, co będzie, jak dojedziemy na lotnisko i na samoloty też to działa. Dziwi mnie fakt, że po prostu na autostradzie on jedzie tak wolno. Zobaczcie, że lewym pasem nas wszyscy wyprzedzają. Nawet zmieniałem ten pas na lewy, żeby po prostu się za nami nie wlódł. Ale tutaj widzę jakąś fajną furkę, tutaj za nami. To generalnie czekaj, jak jest ustawione, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jedzie tylko 26, tak? Bo to jest chyba prędkościomierz. No, to jest prędkościomierz, tylko że to jest w milach, nie? To jest tam chyba mile na kilometry, to się jakoś zamienia na 1,6. Znaczy mnoży się to. I w zasadzie to jest 30, no prawie że 2. Coś około 50 to jedzie, no. Tak można powiedzieć. I czemu on jedzie tutaj górą, jak mógł pojechać sobie dołem tam? Bezpośrednio. Ty, ale to lusterka fajne. Nic w nich nie widać. Ty, patrz jak on mija, jak sprytnie. Sprytnie się zachowuje tutaj. Co, zmieni sobie na ten drugi, bo tam będzie szybciej? Chce pojedzie? Tu, żeś mógł skoczyć. Ale zapomniałem, że ty jesteś tutaj prawilnym użytkownikiem drogi. O, mały koreczek. No i widzimy, że jednak się zatrzymuje. I ktoś nieźle pomyślał o tym. Na przykład można ustawić jakiś cel,
Jeśli ktoś by chciał, na przykład sobie zjeść obiad wtedy. O, to jest też taki dobry pomysł. No, jeśli ktoś na przykład je przy komputerze. Jecie przy komputerze? Bo wydaje mi się, że tak. Każdy normalny gracz to robi. I teraz wydaje mi się, że powinien przyspieszyć, no bo tamci. No tamci, tamta taksówka. No tamte taksówki, no bo w zasadzie to ich jest więcej. Jadą szybciej. Część z tyłu ta się już piekli, bo też by chciała szybciej pojechać. Dojeżdża do nas i nas hamuje. No i nie nas hamuje, tylko i hamuje. I to jest problem. O, zobaczymy sobie, jak poradzi sobie z bramą. Bo zaraz będzie brama na lotnisko. Celowo jeszcze ustawiłem tam, żeby troszeczkę dalej było. I muszę to jeszcze zmienić, żeby jeszcze dalej było. To zobaczymy faktycznie, czy z bramą sobie poradzi tak jak z innymi uczestnikami ruchu. Dałem dalej, ale GPS widzi tylko tutaj do tego momentu. A co, czemu? Czemu? Co on zrobił? Czemu tak? Ty, czyli jednak sobie co, nie poradzisz z tym? Chyba, że może nastąpiła zmiana w tym. Przed celem i może tutaj się trochę GPS pogubił, więc. Chociaż wydaje mi się, że to trochę jest błąd po stronie jednak gry. Co? Pojedzie znowu naokoło? Nie, ty, jedzie tutaj. A, jednak nie. Jednak coś się tutaj mu przestawiło. Ale to przestawia się GPS, bo jakoś tak źle łapie tutaj, że jednak musi jechać naokoło. No dobra, to skoro on sobie sam tutaj nie może poradzić, czyli jednak nie jest taki. Taki smart, jakby można było tutaj powiedzieć. To sprawdźmy, czy faktycznie to na przykład zadziała na samolocie. No otwieraj tą wrota, tam ja nie mam czasu, chłopie. Tu cenny czas antenowy mi zabieracie tym, żeby szlabanu nie chcieliście podnieść. O, tutaj na przykład takim. Takim tym nie, tym to raczej by sobie poradził. Tu mam jakiegoś Jumbo Jetta. Czekaj. Tam adios, to zaraz zrobimy. Tutaj jest to lotniska, ale interesuje mnie coś większego. Coś, co będzie efektywniejszego. O, tutaj. Tu mamy takiego Jumbo Jetta. Czekaj, jak się przydało do Jumbo Jetów. Ale nie. Ty masz wsiąść tutaj do tego. Do samolotu dużego. A ty ma coś tutaj. Dobra, to idziemy do Adiosa jednak. Wcześniej się dało normalnie, jak stanąłem pod tym. Pod jego kokpitem. To się dało. I się nie da. No to zobaczymy sobie na takim. Mniejszym. Na odrzutowcu. Tam, że ktoś w środku siedzi. A to jednak nie. Dobra, pal maszynę. Tym się skręca gitara. I teraz co? I teraz co? Jak na przykład bym mu ustawił tam na koniec pasa. No jest ustawione i co? A niestety nie, co? No to by musiało być, nie wiem, w jakiś inny sposób chyba zakomunikowane tutaj dla niego. Poczekaj, a jak złapię GPS-a na tym? Gdzieś na ulicy? Złapię go w ogóle w powietrzu? Bo to też jest bardzo ciekawe. Jest tak ciekawe, że aż normalnie bym nie mógł spać, jakbym tego nie sprawdził. Nie, GPS-a nie łapię tutaj. Niestety. Jakbyśmy wylądowali sobie ładnie, awaryjnie. Mayday, mayday, bo silniki nam się popsuły. O Jezus Maria, o Jezus, coś się wydarzyło. No dobra, wartość zmieniona. Tam na 600 chyba prędkość dałem na 600. Nie wiem, czy to jest w kilometrach, czy w czym to tam jest napisane. Zmieniłem to, żeby po prostu się nie zatrzymywali na światłach, żeby nie przepuszczali przechodniów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Muszę jakąś furę zdobyć znowu. Dobra, sprawdźmy. Ustawione. Czemu ty nie jedziesz? Co ci się stało, że ty nie jedziesz? Ej. A, dobra. Coś z ustawieniami chyba poszło nie tak. Coś za późno mi złapał. Jedzie w zasadzie z taką samą prędkością. Więc albo to wina modyfikacji, albo moich kompetencji, których nie posiadam. Albo mi się. Nie jedzie wolniej niż ostatnio. Nie, dobra, czyli po prostu nie wiem, o co chodzi, ale w każdym bądź razie chyba jedzie wolniej.
I co, większa prędkość, to jedzie wolniej? Zaraz sobie zobaczymy. Bo tutaj to już szalał, nie? No i co? Pojedziesz szybciej? Ten go wyprzedził. Ty. Chyba jak szaleje. I tutaj było mega przyspieszenie. Coś ty zrobił? Czemu ty tędy jedziesz? Jak ty masz na GPS-ie co inną trasę? Ty. Jaś ty głupi jest. Ej, nie, w ogóle, nie, ustawienia są tej kasztanione, wiecie? Bo zobaczcie, że on tutaj używa tych kierunkowskazów. No użyj, o, widzieliście? O, używa. To raczej tego chyba nie będzie. To nie, też widać, dobra. A zostały zmienione na false, czyli po prostu, żeby ich nie było. A wcześniej było na prawda, czyli... No wiecie, no jak ktoś się bawi ustawieniami, to wie jak, o co chodzi z tym. Generalnie teraz ich powinno nie być, a są. Więc generalnie to jest troszeczkę tutaj chyba wina złych konfiguracji. I to niekoniecznie z mojej strony. Patrz. Jeździ po chodnikach, człowieku. Dobra. Generalnie, jakby ktoś chciał, nie wiem, tą modyfikację sobie potestować, czy w ogóle poużywać, to link macie w opisie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jesteś nowy. Ja Cię zapraszam na mojego Instagrama, Discorda, TikToka. Wszystkie linki masz w opisie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.